Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl. Piłkarze Widzewa przegrali w meczu czwartej kolejki ze Stalą Stalowa Wola 0-3. Martwi wynik, ale przede wszystkim fatalna postawa Łodzian, szczególnie w drugiej odsłonie spotkania. Pierwsza połowa w miarę wyrównana ze Stanem 0-0. Swoje okazje miała Stal, swoje okazje miał także Widzew. Jednak to, co wydarzyło się w drugiej odsłonie tego spotkania, musi martwić. Widzewiacy bardzo łatwo tracili bramki, a dla gości trafiali dwukrotnie Robert Dadok i raz Michał Trąbka, który momentami niestety objeżdżał niemiłosiernie łódzkich zawodników. Nam zabrakło skuteczności, ale przede wszystkim konsekwentnej gry w obronie i to gry całej drużyny. Nie może więc dziwić, że nawet dwa dni po spotkaniu trener Radosław Mroczkowski nie ma radosnej miny. Dużo mamy przemyśleń po tym meczu, bo mecz był nieudany pod wieloma względami. Tak? Na pewno możemy to podzielić na lepsze i słabe fragmenty, ale też nas to gdzieś uśpiło, bo ta pierwsza połowa może była w naszym wykonaniu też nie najlepsza, ale nie mieliśmy tutaj jakichś mega powodów, żeby się obawiać tej drugiej. Absolutnie, jeżeli dobrze przeanalizujemy mecz, to bo my to już zrobiliśmy i o tyle jesteśmy mądrzejsi, to my w tej pierwszej połowie mieliśmy swoje też sytuacje, bo starczy przypomnieć sytuację Mateusza Michalskiego. No mówię, przy lepszym szczęściu to powinny te bramki się gdzieś dla nas pojawić i na pewno byłby to taki przełomowy moment w tym spotkaniu, w którym na pewno ciężko w tym meczu nam się grało, ciężko zbyt, no, no mieliśmy taki swój problem, tak, który widać było od początku, źle w ten mecz wchodziliśmy, ale nie było żadnych wielkich symptomów, że coś nam się wydarzy. Na pewno druga połowa i te błędy własne, bo też trzeba szczerze powiedzieć, że gdyby ich nie było, to nikt by nie miał może powodów do tego, żeby tutaj mówić, że to było bardzo słabo, jeżeli chodzi o defensywę. No daliśmy za łatwo strzelić sobie bramki, a praktycznie sami żeśmy je sprowokowali i to było takie na pewno in minus i jak policzymy, to te bramki wpadły w przeciągu 10 minut praktycznie, no to można gdzieś tu to powietrze stracić i na pewno to było też takim problemem, że praktycznie cios za ciosem. Pierwsza i druga bramka to w odstępie paru minut, ale też chcę przypomnieć, że grając na wyjeździe, przegrywając 1-0, mamy kluczową sytuację, nie wiem z ilu metrów, bo mówię, przeciwnik takiej nie miał, to była doskonała i musimy taką bramkę, jeżeli chcemy coś w takim meczu, bo nie wszystkie mecze będą się układały super, możemy znów dać sygnał sobie, że ten mecz możemy wziąć w swoje ręce i odwrócić kartę, ale nam się nie udało i to jest chyba nasz taki mankament, że w tym meczu mimo słabszej postawy czy tego, że nam się nie układał mecz, mieliśmy swoje sytuacje i to może mieć pretensje do siebie. Szkoda, bo tutaj strzelona bramka dałaby na pewno dużo w takiej sytuacji. Nie udało się wykorzystać w drugiej połowie rzeczywiście przy stanie 0-1 okazji między innymi Świderskiego, kiedy głową dość dziwnie trafił w tę piłkę. Przydarzyły się te błędy w obronie. Trudno mówić, że błędy indywidualne, bo to kilku zawodników mogło w różnych aspektach tych akcji, w różnych momentach jeszcze zażegnać niebezpieczeństwo. Rywale mieli chyba zdecydowanie za dużo miejsca. No tak, no na pewno mieli za dużo miejsca. To, żeśmy podkreślali już w przerwie, rozmawiając w szatni, to też był taka pierwsza uwaga, którą należało zmienić mocno, znaczy sugestia, ale no, co innego mówić, a co innego zrealizować. No, gdzieś na pewno tego nam brakło i rywal miał za dużo miejsca, na pewno miał swobodę w graniu i to nam nie pomagało. Natomiast oczywiście ja się zgadzam, ja tutaj akurat nie pytasz, to rozkładam to na czynniki takie już pierwsze, ale jak najbardziej cały zespół popełniał ten błąd gdzieś i cały zespół, bo widzimy, że popełniliśmy też błędy w defensywie, ale też w ofensywie, no bo te sytuacje były.
Natomiast jako cały zespół na pewno ten mecz nie jest dla nas udany. Nie możemy mówić, że to był ten Widzew, który był w tych trzech meczach poprzednich i taka jest prawda. Także my to doskonale czujemy i na pewno jesteśmy mega tutaj źli na to, że nam to po prostu gdzieś to uciekło. Czy miałbyś pretensje do zawodników w drugiej połowie, że zbyt łatwo się poddali, że widać było u zawodników ze Stalowej Woli jakby taką większą wolę walki, większą wolę zwycięstwa, tego chciejstwa, jakby u Widzewiaków mi brakowało? No tak, musimy też wziąć pod uwagę, że to jest mecz wyjazdowy, tak, i też nie zawsze dobrze, idealnie się czujesz na obcym boisku i te pierwsze minuty są, zawsze uczulamy zawodników, bardzo trudne. Ja bym nie chciał tutaj mówić o też, jak mam zacząć cokolwiek analizować, zawsze to robię od siebie i do siebie mam największe pretensje o te, bo zawsze, wiesz, po przegranym meczu mówisz sobie, mogłeś zrobić tak, czy mogłeś ustawić tak, czy mogłeś zrobić inaczej, ale to jest wszystko po meczu, tak, i na pewno od siebie zaczynam taką analizę, a później rozmawiam z zespołem. Na to dzisiaj jestem przygotowany, żeby to zrobić. Tym razem zdecydowałeś się na zmianę w obronie Sylwestrzaka na Paszlińskiego. Czy z perspektywy czasu trochę nie żałujesz tego ruchu? No teraz tak możemy mówić. Nie wiadomo, jakby było w innym ustawieniu. Na pewno się mocno zastanawialiśmy nad tym i to też nie była taka decyzja, że wiesz, wstajesz z łóżka i nagle Paszliński, tak? Bo Damian, mimo swoich problemów, które miał, ale on tutaj pracował, to nie był zawodnik, który nic nie robił przez ten czas, kiedy musieliśmy czekać na decyzję i ocenę jego zdrowotną. Pracował indywidualnie, rozegrał też spotkanie w mniej krótszym wymiarze sparingowe. Też w rozmowie z zawodnikiem dostałem deklarację stuprocentową, jeżeli chodzi o dyspozycję. Zawsze pytam zawodników, czy są na 100% i żądam od nich odpowiedzi jasnej. Mieliśmy też podstawy. No Damian wygrał tą rywalizację od początku i tak sobie to układaliśmy z nim to granie. Myślę, że też przykładem, jak wrócimy do pierwszego meczu, możemy powiedzieć, że ta solidność była w tych tyłach właśnie w tym układzie i do tego chcieliśmy też wrócić. No, na pewno mecz pokazał nam błędy, ale też nie możemy zakładać, że w innym ustawieniu tych błędów by w tym meczu nie było. Jasne, to jest moja decyzja i to jak gdyby biorę na siebie i tutaj nie ma o czym dyskutować. Z perspektywy meczu po czasie możemy powiedzieć, że niekoniecznie musiało tak być, ale no, to już jest za nami. Wspominałeś o grze z przodu, wniosek po tym meczu, nie wiem, czy się zgodzisz, napastnik potrzebny od zaraz? No tak, ale to jest, mówię, wniosek odkąd poprowadziłem pierwszy mecz tutaj w Ostródzie, tak, i żeśmy szybko analizowali, no 28 czerwiec, przypomnę, to jest ta data, gdzie zaczęliśmy przygotowania i ten wniosek się nie zmienił. Tutaj bardzo ciężko, jak widzimy, jest pozyskać dobrego napastnika w realiach oczywiście naszych i to widać, no jest potrzebny napastnik, bo widzimy, że mamy bardzo podobnych zawodników albo zawodników, którzy troszeczkę inaczej funkcjonują na boisku, a chcemy też w określony sposób grać i to na pewno chcemy zrobić. Mam nadzieję, że tak będzie. To wyczekiwanie jest dość długie, ale mam nadzieję, że w końcu tutaj się to spełni. Właśnie, dzisiaj ma rozpocząć treningi z drużyną, ma rozpocząć testy zawodnik z Włoch. Co o nim wiesz, czy jakie pokładasz w nim nadzieje? No tak, no na pewno musimy też i wszystkim Państwu chcę powiedzieć, że to są próby sprawdzianów porównań takich wewnętrznych. To nie jest tak, że my jeździliśmy za tym zawodnikiem i go obserwowaliśmy miesiąc i wiemy, kto to jest. To jest zawodnik też praktycznie, możemy powiedzieć, o nie jakimś bogatym CV, zawodnik, którego chcemy porównać. Mamy jakieś swoje dobre sygnały na ten temat, a potrzebujemy napastnika, więc sprawdzamy. To nie jest tak, że dzisiaj przyjeżdża zawodnik do badań i do podpisania kontraktu. Obym się mylił, aby tak było, aby nas oczarował i wtedy jak najbardziej, ale nie postępuje inaczej, tak jak było w przypadku innych zawodników. Przyjeżdża, trenuje z zespołem, w środę
jak nie będzie jakichś innych okoliczności, podejmuję wyzwanie w postaci gry sparingowej, bo taki mamy plan w środę i będziemy wtedy się zastanawiać i na pewno nie, znów pochopnie żadnej decyzji nie podejmiemy. Testowany Włoch to Ricardo Passi. W środę, miejmy nadzieję, zobaczymy go w meczu sparingowym przeciwko UKS-owi SMS. W sobotę Widzewiaków czeka ligowy pojedynek z Gryfem Wejherowo, który aktualnie znajduje się nad nami w tabeli. Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl.